Dlaczego niektórzy artyści, którzy tak uwielbiają to, co robią, nie zarabiają pieniędzy? Zdejmowanie z siebie masek, zdejmowanie z siebie filtrów, które sami na siebie ponakładaliśmy. 95% firm upada w ciągu pierwszego roku. Mama bije, a potem mówi, że kocha. Albo tata kocha, a potem na przykład odchodzi. Na przykład, że jesteśmy pewni siebie w pracy, ale w domu już nie. Jeżeli pieniądze nie przychodzą do ciebie, to co myślisz o pieniądzach? Jak traktujesz pieniądze? Wszystko, cokolwiek jesteście sobie w stanie wyobrazić, to jesteście w stanie to osiągnąć. Tak, biznes można zrobić ze wszystkiego. Ile tam? 4 albo 5 postanowień takich zebraliśmy, które mają wibracje powyżej 500. To wam damy. Wszystkie są genialne. Nawet nie masz nic w lodówce. I to jest ten moment, kiedy nagle wszystko przestaje mieć znaczenie. Niektórzy potrzebują takich doświadczeń, że muszą upaść na samo dno, żeby od tego dna się móc odbić dopiero. Dlaczego niektórzy artyści, którzy tak uwielbiają to, co robią, tyle miłości wkładają w to, co robią, nie zarabiają pieniędzy? I chcieliśmy właśnie o tym dzisiaj pogadać. Dlaczego niektóre osoby, które są tak bardzo podjarane, mają tak wielką pasję co do jakiejś rzeczy, co do tego, czym się zajmują, to nie zarabiają na tym pieniędzy? Mimo że cały czas mówimy, rób coś z pasją, zajmuj się tym, co kochasz i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Temat jest trochę złożony, składa się na niego kilka elementów. My wszystkiego nie poruszymy, bo nie zdążymy dzisiaj, ale poruszymy parę części, takich najważniejszych. To, że macie robić to, czym się pasjonujecie, to wiecie i macie to robić, bo to jest wasza wysoka wibracja i tu jakby nie ma dyskusji, czy powinienem zajmować na to czas, bo to lubię, czy nie, bo nie ma z tego pieniędzy. Jak coś jest twoją pasją, to masz to robić, kropka. A teraz, dlaczego ci, co wydaje mi się, że pracują, wykonując swoją pasję, nie zarabiają? No właśnie, wydaje im się. I pierwszy taki czynnik, o którym chcieliśmy powiedzieć, to taka kategoria, czy jakby struktura, albo pewien wzór w umyśle podświadomym, który determinuje to, to podział na takie trzy proste role, czy trzy proste schematy człowieka. Pierwszy schemat nazwiemy artystą. Artysta to jest człowiek, który tak kocha swoich klientów, tak uwielbia ludzi, że zapomina o swoim produkcie, a koncentruje się tylko na klientach. Czyli chce zrobić wszystko, żeby mi się przypodobać, wszystko, żeby oni się czuli zadowoleni, wszystko, żeby spełnić ich potrzeby, ale zapomina o produkcie. Czyli daje z siebie bardzo dużo, wypruwa z siebie flaki wręcz, jak to się mówi, wypruwa żyły, i tak kocha tych ludzi, że zapomina o produkcie. Ale czuje się z tym dobrze, tak? To nie jest tak, że on robi to na siebie. To jest to właśnie, on czuje się, że to jest jego powołanie i że chce robić to nawet kosztem pieniędzy, w sensie, że nie potrzebuje za to pieniędzy, bo jemu sprawia samą przyjemność to, że może komuś pomóc albo coś dać. I on w ten sposób daje innym, a nie patrzy na ten aspekt finansowy. Dzisiaj będzie tak trochę na początku, może bardziej biznesowo podejdziemy do tematu. No właśnie, czyli nagrodą dla niego samą w sobie na pierwszym miejscu jest to, że wchodzi w interakcję z innymi ludźmi. I ci ludzie go doceniają, ci ludzie go chwalą i wspierają go energetycznie. I to jest dla niego nagroda numer jeden. A produkt i pieniądze są na dalszym planie. Druga kategoria, czy drugi konstrukt podświadomości nazwiemy menedżerem. To jest osoba, która jest tak skupiona na firmie, tak na produkcie, tak żeby wszystko tam działało, żeby wszystko było poukładane, żeby wszystko miało swój początek i koniec, zapomina o ludziach. Czyli ma jakby nadrzędną ideę produktu. Czyli mój produkt jest najlepszy, mój produkt jest najfantastyczniejszy, mój produkt rozwiązuje wszystkie problemy, nie znając problemów tak naprawdę. Więc zapomina o kliencie, nie myśli o kliencie, nie kocha tego klienta, a skupia się tylko na rozwijaniu swojej firmy i produktu. Czyli kocha swój produkt, jest zapatrzony w niego, a nie jest zapatrzony na klienta, to jednak klient zawsze jest najważniejszy. Jest trzeci konstrukt myślowy, trzeci konstrukt podświadomości, który nazwiemy sobie przedsiębiorcą. Przedsiębiorca to jest taka konstrukcja, czyli taki wzór podświadomości, który patrzy na klienta i go uwielbia, patrzy na swój produkt i wie, że jest dobry i buduje relacje z pieniądzem, buduje relacje ze swoją firmą, buduje relacje ze swoim logo. Wszystko jest dzisiaj energią, zawsze, wszystko jest energią.
wasze logo, wasze wizytówki, wasze długopisy, wasze miejsce pracy, wasz produkt, wasza usługa, wszystko jest energią. Jeżeli nie zbudujesz relacji z tymi energiami, to one nie będą cię wspierać, one po prostu odchodzą, bo widzą, że nie są zaopiekowane. To tak jak nie interesujesz się swoim dzieckiem, to ono idzie znaleźć sobie samo zajęcie. I tak samo jest z tymi energiami. Więc przedsiębiorca to jest taki konstrukt myślowy, który poświęca wszystkiemu tyle samo czasu. Swoim klientom, swoim produktom, usługom i swojej firmie. Sprawdza cash flow, sprawdza statystyki, sprawdza różne rzeczy, rozmawia z nimi, nawiązuje z nimi relacje i tak dalej. I teraz jak sobie popatrzycie w ogóle na takie statystyki, przez 95% przedsiębiorców upada, czy 95% firm upada w ciągu 5 lat. Dlaczego? Nie, już w ciągu roku pierwszego. A, w ciągu pierwszego roku, no, co, przepraszam. Chciałbym tam 5 lat. No. Dlaczego? Skupę czasu. Dlaczego tak się dzieje? A w ogóle ile tam było w tych statystykach, bo ostatnio czytaliśmy, że takich 10 czy 15-letnich biznesów, ja muszę je znaleźć, bo gdzieś tu mam zapisane. Nie, jakiś tam procent jest. To jest po prostu jakiś promil takich przedsiębiorstw, które trwają powyżej 10 lat. Dlaczego? Bo ludzie nie mają tej świadomości, ale popatrzycie sobie na te miliardowe biznesy, to tam nie ma w ogóle rozmowy o tym, że czy ktoś medytuje, czy nie medytuje. To są ludzie, którzy robią to na co dzień. To są ludzie, którzy wiedzą, że nie ma złej energii. To są ludzie, którzy wiedzą, jak wykorzystać każdą energię. My nawet dzisiaj mieliśmy takie spotkanie biznesowe, gdzie rozmawialiśmy z dziewczyną, która prowadzi swój biznes w Stanach. I ona do nas tak, jeszcze nie wiedziała, czym się zajmujemy. I do nas mówi, ale przecież nie ma złej energii. Mówi, ja jak mam coś tam, to biorę to, wykorzystuję, transformuję i jest tak. A my tak patrzymy, tak mówię, wow, po prostu. No, chodzi o to, że w pewnych kręgach, tych najwyższych, takie rzeczy to nie jest nic odkrywczego. Mhm. Oni to nawet, jest wiedza powszechna. Jeżeli nawet pewne rzeczy nie rozumieją, to ją po prostu stosują. I my też się z tym spotkaliśmy, rozmawiając gdzieś na całym świecie z osobami, które naprawdę wysoko zaszły i dużo osiągnęły, patrząc przez pryzmat stricte materialny, bo dla kogoś to nie musi być nic wielkiego, jeżeli ktoś osiągnął coś finansowo, ale mówimy dzisiaj tutaj poruszamy tą tematkę biznesu, więc tutaj niech będzie wyznacznikiem ten sukces materialny, jaki ludzie osiągali, aczkolwiek nie chodzi nawet o materialny, ale też o wpływ, jaki mają na inne osoby. Bo też musimy sobie to wytłumaczyć, że pieniądze to nie są niczym złym, bo często gdzieś jest przyjęte, że duchowość i pieniądze to jest gruba kreska między nimi i one się nie łączą, bo albo ktoś jest duchowy, albo ktoś się rozwija duchowo, albo ktoś rozwija się inwestując pieniądze i zarabiając pieniądze. A to jest zupełnie nie tak, bo to jest wszystko, tak jak mówiliśmy, jest energią i to nie ma znaczenia. I pieniądze są tak samo duchowe, jak jesteśmy duchowi my, lub jak są duchowe medytacje w Indiach, czy gdziekolwiek. To wszystko jest to samo, to nie ma znaczenia. I też gdzieś oceniając albo osądzając pieniądze, to automatycznie się zamykamy na nie, bo tak jak Magda wspomniała, uważam, że zaraz przypomnij mi, żebyśmy wrócili do tego momentu, tak. Bo ja na chwilę odskoczę. Ja też, a ja tutaj tylko jeden cytat wrzucę wam, do tego patrzę w dół. Ja na chwilę odskoczę, bo Magda wspomniała, żeby nawiązać relacje ze wszystkim. I myślę, że głównym naszym problemem jest to, że my nie traktujemy rzeczy, biznesów, ani niczego poważnie. No bo my przecież nie będziemy traktowali telefonu poważnie, bo to jest tylko urządzenie. O, jesteśmy tu. Zobacz. Nie będziemy traktowali biznesu, no bo biznes to jest firma założona, ja założyłem albo ktoś założył. To jest moja firma, wszystko mówię, moja, to jest moja firma. A nic tak naprawdę nie jest twoje, nigdy. Wszystko jest osobnym bytem, tak samo twoja firma, którą należy traktować nie jako firmę, jako rzecz, ale jakbyśmy traktowali wszystko jako osobę. To jakbyśmy podchodzili do takich osób, jakbyśmy traktowali te rzeczy. Czy byśmy kopali stołek, tak jak kopiemy inną osobę, albo uderzali w kierownicę, jak jesteśmy źli, to byśmy uderzali inną osobę. No nie, nie robilibyśmy tego. I jak zmienimy tą perspektywę, że wszystko jest energią i ze wszystkim możemy współpracować i zaczniemy patrzeć na rzeczy jako na świadomość, niekoniecznie jak na ludzi, ale jako na świadomość, że to ma swoją świadomość, bo wszystko ma swoją świadomość. Energia to jest świadomość, inaczej można zastąpić słowo. Energia, świadomość, Bóg, istnienie, wszechświat, świadomość.
Więc jeżeli wiemy, że biznes to jest świadomość, że nasz samochód to jest świadomość, że wszystko, co nas otacza, to jest świadomość, to znaczy, że ze wszystkim możemy współpracować. I tak jak możemy współpracować z niezdrowym jedzeniem, żeby było zdrowe dla nas, z jedzeniem, które nam nie służy, żeby nam służyło, ze szczepionkami na przykład, które są śmiertelnie groźne dla wielu, żeby jednak nam służyły, z naszym biznesem, który gdzieś tam nie idzie tak jak trzeba, żeby zaczął iść tak jak trzeba, żebyśmy mu wyszli naprzeciw, a nie walczyli z nim. I to też, co powiedziałem przed chwilą, biznes nigdy nie jest wasz. Biznes to osobny byt, tak jak dzieci. To jest dla rodziców chyba najcięższe, co można w ogóle przepuścić przez ten filtr myślowy, że dzieci też nie są nasze, to są osobne istoty. Ja sam mam dzieci i wiem, jakie jest to ciężkie, więc mogę mówić ze swojego doświadczenia, ale gdzieś z tyłu głowy to zawsze mam, że te dzieci to nie są nasze dzieci, to są odrębne istoty, które nas wybrały do tego, żebyśmy odgrywali rolę ich rodziców tym razem. I pozwolenie dzieciom być takimi, jakimi one chcą być, to jest największe, najlepsze, co można zrobić. Czyli przede wszystkim nie przeszkadzać dzieciom w ich rozwoju. Aczkolwiek my wiadomo, mamy swoje, my swoje wiemy, jesteśmy najmądrzejsi, chcemy dla nich jak najlepiej, ale chcemy jak dla nich jak najlepiej przez swoje pryzmaty, przez nasze ograniczenia, przez to, co sami się nauczyliśmy od naszych rodziców, a nie od swoich i tak dalej, i tak dalej. I przez to te dzieci wychodzą i są takie, jakie są i powielają nasze błędy. Co prawda to już jest trochę wszystko rozwodnione, ale w dalszym ciągu my, można powiedzieć, spotkałem się z takim kiedyś sformułowaniem, że my ich nitujemy, czyli kojarzycie, jak są takie nity do na przykład wbija się gwoździe, takie jest urządzenie. Gwoździe. Tak, gwoździe albo nity. To my dzieci nitujemy takimi swoimi przekonaniami, że coś można, że coś nie można. Przygwożdżamy je, dokładnie. Już wiesz, z czym mi się skojarzyło, nie? To... Że co można, co nie można, co się da, co się nie da. No i potem idą do szkoły, w szkole im to jeszcze tam dopiero zaczyna się prawdziwa szkoła, gdzie ich szkolą, co mają robić, co mają robić. Zresztą edukacja to jest typowo lewopółkulowa, czyli rozwija tylko lewą półkulę, gdzie to jest analityczne myślenie, tak, logiczne, które... logika, sama logika, tu tam nie ma przestrzeni na wolne myślenie. Blokuje intuicję. A czyli ta prawa półkula jest w ogóle pomijana, która odpowiada za wyobraźnię, intuicję i tak dalej, tą, którą tak naprawdę w głównej mierze powinniśmy się zajmować. Ale wracając, to tak właśnie jest też z naszymi biznesami. Jeżeli nie będziemy ich traktowali jako swoje, tylko pozwolimy im być i będziemy dla nich jakby komponentem do tego, żeby one się rozwijały i one dla nas, i bardziej to będzie współpraca, to też to zacznie z całkiem innej perspektywy i z innego poziomu świadomości działać i to wszystko pójdzie nagle do przodu. Bo jedynymi osobami, które wszystko blokują i które nie pozwalają się rozwijać wszystkiemu, co jest naokoło, to jesteśmy zawsze tylko my. No właśnie, czyli biznes możemy też traktować jak dziecko, a pytanie do tego, kto wykonuje swoją pasję, a na niej nie zarabia, pytanie przede wszystkim, to jakim jesteś konstruktem, tym takim mentalnym, czy artystą, czy menedżerem, bo oni nie zarabiają, czy jesteś przedsiębiorcą. Napiszcie tak, jeżeli podążacie za tym, co mówimy i to ma sens. Bo chcemy sobie... I wciskajcie serduszka jeszcze, jeśli ten temat wam się dzisiaj podoba, żeby ten film nam skoczył wyżej, bo gdzieś tam może się zgubić na platformie. Także dajcie znać, czy to, co mówimy, ma dla was sens, bo też chcemy waszą opinię, bo to nie jest tak, że po to się tu spotykamy i też tu jesteście, żebyście też mieli prawo wyrazić swoje zdanie, najwyżej się z nim nie zgodzimy. Co najgorszego się może stać? No nic. Są sami swoi tak naprawdę, więc fajnie, że mamy taką przestrzeń, gdzie każdy może się wyrazić w dowolny sposób. Że Brigida powiedziała tak, Dominika Natalia, tak, Natalia też. No jest jeszcze Jarek tak, Natalia, Monika. Ewelina, no czyli, ja to sobie podglądam. Okay, czy ma to sens? Aurelia powiedziała tak, ekstra. Na telefonie was widzę, na Facebooku. No właśnie, Paweł powiedział też o tym, żeby nie traktować
wszystkiego jak swoją własność. Trzeba oczywiście nakarmić, przewinąć, przytulić, a potem niech się idzie samo bawić. Tak mniej więcej trzeba to zrobić, żeby mogło samo się rozwijać, żeby nie było blokowane. Nie? Bo tak jak z dziećmi można ubrać za ciepło i się przegrzeje, można nie ubrać i się przeziębi, zachoruje, więc trzeba tutaj znaleźć taki złoty środek, żeby żyło sobie jakoś. Jest, słuchajcie, i przeglądaliśmy też sobie sławnych artystów, którzy byli bogaci za życia. Znacie takich ludzi? Znacie takie osoby? Znacie kogoś? Napiszcie może w komentarzu, jeżeli znacie takiego artystę. Ja nawet znalazłam współczesnych artystów. Ja nie interesuję się sztuką współczesną, ale na potrzeby tego live'a sobie poszukałam. Mamy kilkoro Polaków, którzy siedzą za granicą i mają niesamowite dzieła sztuki, które są warte wiele milionów i wystawia się w galeriach w Stanach czy gdzie indziej. I to było takie miłe po prostu znalezisko. Ale z takich historycznych osób, czy znacie kogoś, jakiegoś artystę, który był bogaty za życia? Nie po śmierci, tak jak większość, tylko bogaty za życia. Jeśli tak, to napiszcie. Niekoniecznie chodzi nam tutaj o piosenkarzy albo aktorów, no bo oni są z urzędu, można powiedzieć. No bo popkultura, znaczy, no to też zależy jacy tacy artyści, bo ja znam też artystów, którzy są gdzieś tam, mają folkową sztukę, i ona już nie jest tak popularna jak pop, nie? Który jest wszędzie w telewizji. A my chcemy jeszcze tutaj opowiedzieć o takim sławnym panu, który się nazywa Rubens. Tak, to mój komentarz. Ja specjalnie go tutaj wrzuciłam, żeby go pokazać wam. O, tutaj. To jestem ja jeszcze. Rubens. Słuchajcie, Rubens był niesamowitym przedsiębiorcą, bogatym człowiekiem i on miał kilka takich cech fajnych, na które chcieliśmy zwrócić uwagę. Ale przede wszystkim skupić się na takim cytacie, który znaleźliśmy. Mój talent jest tak ukształtowany, że żadne przedsięwzięcie, chociażby nie wiem jak wielkie było i choćby jego przedmiot był nie wiem jak złożony, nigdy nie zdoła przekroczyć mej wiary we własne siły. Co to znaczy? To oznacza taką pewność siebie w swoich przekonaniach podświadomych, że nic nie jest w stanie tego zburzyć. I jak przeczytałam to zdanie, to sobie myślałam, to jest to. I to nie chodzi tylko o biznes, ale o każdą sferę życia. Bo my często mówimy na przykład, że jesteśmy pewni siebie w pracy, ale w domu już nie. Albo jesteśmy pewni siebie w domu, a w pracy już nie. A pewność siebie to jest taka immanentna cecha człowieka, która albo jest, albo nie ma. Tak jak ciąża, albo jest, albo nie ma. Nie da się być pewnym siebie w pracy, a w domu już nie. Pracy jesteśmy po prostu już tak, znamy swoje środowisko, że robimy z automatu pewne rzeczy, ale to nie jest pewność siebie, taka, która wynika z podświadomości, czyli wiara w swoje możliwości, przekonanie o tym, że jest się wartościowym, że się kocha siebie, akceptuje siebie w pełni i tak dalej. To jest pewność siebie. Więc Rubens to miał. To jest pierwsza rzecz, czyli podświadome przekonania, które cię wspierają, dotyczące pewności siebie i akceptacji siebie. Że bez względu na wszystko, bez względu na to, jak ja mam zlecenie, bez względu na to, z czym ja się mierzę, bez względu na to, kto jest moim klientem, bez względu na to, co mi zleca, nic nie jest w stanie mnie powalić. Ja po prostu robię swoje i albo wyjdzie, albo nie wyjdzie i tyle. I nawet się nie zastanawia, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, tylko robi swoje. Jak sobie poczytacie nawet o warsztacie Rubensa, to był najbardziej taki modernistyczny i największy warsztat malarski czasów baroku. On tak to świetnie rozwinął. On był świetnym przedsiębiorcą. Oprócz tego, że był genialnym artystą, to był świetnym przedsiębiorcą, bo rozumiał zasady, jakie właśnie w tej sferze panują, bo one są uniwersalne i działają od setek lat. Są takie same. To się na tym polu niewiele zmienia. Zresztą sama praca z energią to jest od tysięcy lat jest taka sama, albo można powiedzieć od zawsze. Tak. Druga rzecz, która charakteryzuje Rubensa, to jego dyplomacja, bo on był też wysyłany na dwory królewskie jako dyplomata, który gdzieś tam zjednywał sobie różne osoby. Czyli on znał się na ludziach. Po prostu, a kiedy się znamy na ludziach? Nie wtedy, kiedy jesteśmy dobrymi manipulatorami, tylko wtedy, kiedy ich kochamy. I przede wszystkim, kiedy jesteśmy pewni też siebie, bo jak mamy pewność co do siebie, to też nie musimy nikogo udawać. I jesteśmy szczerzy ze sobą i z tym, kim jesteśmy naprawdę. I też to ludzie od razu czują. Bo jak porzucimy wszystkie maski, zdejmiemy wszystkie nasze bariery, to i pójdziemy do kogoś, z
z całym sobą, czyli z tym, kim naprawdę jesteśmy, to jest odbiór nasz jest zawsze inny. I myślę, że jest mnóstwo takich osób, które macie nawet gdzieś w swoim otoczeniu, czy gdzieś obserwowaliście, którzy da się od razu poznać. Czy ktoś to, co mówi, to mówi, bo to wie, czy ktoś coś może mu się wydaje, ale do końca nie jest pewien i no to jego nawet ciało i mimika go taką osobę zawsze zdradzi, że coś tu jest nie tak, a nawet jeżeli będzie dobrze grał, to i tak energetycznie takie rzeczy się wyczuwa, bo każdy z nas ma naturalną umiejętność wyczuwania takich energii, bo my jesteśmy takimi radioodbiornikami. My transmitujemy energię cały czas, wysyłamy i odbieramy. I to się dzieje 24 godziny na dobę cały czas. Tylko no, nie jesteśmy aż tak wyczuleni na to, żeby pewne rzeczy tak biało na czarnym umieć określić. A trzecia rzecz, która charakteryzuje Rubensa, jeszcze tak powrócę, to jest produkt. Sami wiecie, że... No sami znacie, nie? Rubensowskie kształty. To jest po prostu termin, który do dzisiaj żyje i każdy zna to nazwisko i w wielu wielkich galeriach na świecie wiszą jego obrazy. I co jest charakterystyczne dla tych obrazów? No nie tylko, że są piękne, jak się podchodzi, to widać niesamowite szczegóły ciała i tak dalej, ale chociażby to, jaką energię on wsadzał w ten obraz, bo robił je na zamówienie. No i teraz może być artysta, który robi coś na zamówienie i ta sztuka jest taka o sobie, ale nie jest tak bardzo popularna, tak? Bo niewiele osób zamawia u danego artysty, ale on robił na zamówienie, miał tyle zleceń, że nie był w stanie sam malować wszystkich obrazów, więc miał do tego ludzi, ale każdy obraz na końcu sam kończył. To nie było tak, że na przykład delegował 100%, mówi dobra, ty tam wszystko zrób i załatw ramę, tylko gdzieś tam ktoś tam coś zaczynał, znaczy Ruben zawsze zaczynał od szkicu, ktoś inny malował jakieś tam fragmenty, a on na końcu zawsze dopieszczał ten obraz. Nie? No i oczywiście no wiadomo, że to jest jego wizytówka i tak dalej, on to musiał namalować, bo przecież to jego chcieli, jemu płacili i tak dalej, ale mógł to zlecić komukolwiek, przecież są tacy artyści, którzy zlecają, chociażby popatrzcie na uczelnię. Profesor wydaje książkę, gdzieś tam drobnym druczkiem na ostatniej stronie jest napisane, że to jest praca zbiorowa, a profesor jedyne, co tam dał, to swoje nazwisko. Jest mnóstwo takich książek, mnóstwo. Można tak robić, dlaczego nie? A Rubens brał te obrazy, dopracowywał, kończył, tak żeby to było w odpowiednim stylu, tak jak było zamówione i tak dalej, więc nie dosyć, że kochał ludzi, z którymi rozmawiał, albo przynajmniej tak to okazywał, nie przynajmniej, no tak to okazywał, zajmował się produktem, to jeszcze miał niesamowicie zbudowaną konstrukcję swojej podświadomości dotyczącą pewności siebie. I wtedy mamy sukces, wtedy mamy pewność, że ktoś jest sławny. Ostatnio oglądałam film Frida Kahlo, popatrzcie też na jej obrazy, no ona za życia była bardzo doceniona. Nie? I też była pewna siebie, taka mocna, twarda dziewczyna, prawda? Więc zaczynamy od tej konstrukcji naszej podświadomości, a potem dodajemy te czynniki, które wiemy, że przedsiębiorca musi zrobić, czyli pracować z energią, wysyłać energię, dopracowywać produkt i kochać swoich klientów. Dokładnie. Jeszcze tam ktoś wspominał, albo to Magda mówiła na początku, o tych etapach biznesu, bo każdy biznes, tak jak wszystko to, co my robimy, to są tak zwane cykle energetyczne. I dobrze wiedzieć, w jakim cyklu energetycznym w danym momencie się jest. I cokolwiek to się robi. Każdy nasz jakiś nowy pomysł, działanie, wszystko, co zaczynamy, to jest otwarcie nowego cyklu energetycznego. I ten cykl ma początek, jest rozwinięcie i jest zakończenie. I ważne, żeby też dobrze w tym cyklu wiedzieć, gdzie się jest. Gdzie się jest i też umiejętnie go rozpoczynać, umiejętnie go wiedzieć w trakcie, w którym momencie mogą przyjść kryzysy, jakie te kryzysy przezwyciężyć, tak żeby z tym projektem dojechać do końca, ewentualnie jak go zakończyć, żeby ten projekt nie był otwarty i ta energia gdzieś tam ciągle nam nie ulatywała. Bo to jest te 1000 rzeczy, które my robimy, mamy pootwierane. Na przykład ile macie, czy macie tak, że macie na przykład napiszcie tak, jak macie w przeglądarce otwarte 100 zakładek. Albo chociaż 50.
Ja tak często miałem, że mam otwarte te 100 zakładek i w pewnym momencie już ta przeglądarka już tak nie chodzi, że na przykład zawiesza się, wywala wszystko i włącza się od nowa i już tam nic nie ma. I mówię, no dobra, przynajmniej mówię, nie miałbym sam serca do tego, żeby je zamknąć, bo to wszystkie ważne rzeczy, mówię, tam tyle ważnych rzeczy jest, to na później. Ale to są rzeczy... Ewa chyba ma tak samo, bardzo zamknę oczy. Więc czasami z ulgą to przyjmuję, dobra, skasowało się, zaczynam od nowa, ale to 3 dni i znowu cyk. Ale to wszystkie te rzeczy gdzieś, które otwieramy i nie zamykamy ich, to też powoduje, że tam nasza energia gdzieś tam ciągle zostaje i ucieka, więc ważne jest umiejętne zamykanie tych cykli energetycznych, bo to jest istotne, żeby tą energię gdzieś tam, gdzie możemy, to po prostu, żeby ona wracała do nas, a nie żeby uciekała na zewnątrz. Jeżeli chodzi o te konstrukty podświadomości, to to, co zawsze mówimy, jeżeli dzisiaj chcesz gdzieś tam rozpoznać, dlaczego twój biznes nie idzie albo dlaczego ten przepływ pieniędzy się nie pojawia, to po pierwsze sprawdź, jaki jesteś dla siebie. Co mówisz do siebie, jak traktujesz siebie, co myślisz o sobie, bo od tego się wszystko zaczyna. To jest ten konstrukt związany z pewnością siebie i od tego zawsze się wychodzi. To jest punkt numer 1, kamień milowy. Tak? Potem, jeżeli pieniądze nie przychodzą do ciebie, to co myślisz o pieniądzach, jak traktujesz pieniądze. Ja akurat znam środowisko artystyczne, bo spędzam z nim wakacje i mamy wielu artystów na wakacjach i to jak ja ich obserwuję, to często słyszę, znaczy tak, znam artystów, którzy są niesamowicie rozchwytywani w Polsce i ciągle wygrywają różne konkursy, bo w ogóle w świecie artystycznym to musicie wiedzieć, że są konkursy. Najpierw trzeba stworzyć pracę, a dopiero potem się okazuje, czy ona jest coś warta, czy nie. Tak, żeby na przykład postawili jakiś pomnik albo wykorzystali swój utwór muzyczny i tak dalej, i tak dalej. Więc znam artystów, którzy nie muszą brać udziału w takich konkursach, które są najpopularniejsze w Polsce, a robią rzeczy na zamówienie i to są piękne rzeczy i drogie rzeczy. Znam artystów, którzy ciągle biorą udział w konkursach i przegrywają, znaczy w sensie ich prace nie wygrywają, i znam artystów, którzy biorą udział w konkursach i wygrywają zawsze. I tak jak sobie na nich patrzę, to ci artyści, którzy mają mniej dochodów, albo nawet klepią biedę, to jak ich słucham, to tak mam ochotę odejść trochę, bo to są zawsze komentarze w stylu klasyki. Jak widzą kogoś, kto ma więcej kasy, to no pewnie nakradł. Albo tamto się nie można bez łapówki dostać. Albo o, taki nowobogacki przyszedł. No i co pomyślicie o przekonaniach takiej osoby? Że nie lubi pieniędzy, że pieniądze są złe. I jak ma przyjąć te pieniądze w takim razie? I naprawdę portfel tej osoby ma poziom energii taki. A jak rozmawiam z osobami, które są właśnie rozchwytywane, które dużo zarabiają na swoich pracach, a jak rozmawiam z tymi osobami, które bardzo dużo zarabiają na swoich pracach i cały czas mają zlecenia, to po pierwsze są osoby dosyć skromne, czyli rzadko opowiadają o swojej pracy, bo są tak zafascynowani, tak, to jest ich taka pasja, że często zachowują ją tylko dla siebie. To jest taki moment, taki święty, to jest taki czas, taki sakralny, kiedy się temu oddają, więc mnóstwo energii tam wkładają, mnóstwo czasu tam spędzają, ale jak wychodzą z tego, to nie opowiadają o tym, tak jakby wychodzili z kościoła trochę. Więc to jest ta pierwsza rzecz. Po drugie, mają niesamowity, ja powiem to słowo, ja go nie lubię i rzadko go używam, ale mają niesamowity szacunek do pieniądza, czyli traktują pieniądz z takim docenieniem, z taką godnością, z takim zaufaniem. Nawet to widać po takich drobiazgach, jak coś przekazujesz, to przekazujesz na przykład obiema dłońmi, gdzie pokazujesz takie zaangażowanie dla drugiej osoby, gdzie jak płacisz, to robisz z taką delikatnością. To po prostu widać w szczegółach, w takich detalach, kiedy ktoś coś robi, albo jak zamawia pewne rzeczy. Jest niesamowita różnica między jednym konstruktem myślowym, a drugim konstruktem myślowym. To tak naprawdę jest, to trzeba czuć, to trzeba tym być i jak się ma taką energię, to wtedy już nie zastanawiasz się, czy ja dobrze układam ręce, czy źle, bo po prostu robisz to automatycznie i to z tobą jest naturalne. A tutaj jeszcze ktoś pyta,
Czyli mam udawać, że zarabiam dużo, choć zarabiam mało. No myślę, że z tego udawania to niewiele wyjdzie, bo to nie chodzi o udawanie. Bo to udawać to, założysz kolejną maskę. Mówimy, żeby te maski to musimy zdejmować. Jedyną drogą do tego, żeby do tego samopoznania, do odkrycia tego, jak to wszystko działa, jest zdejmowanie z siebie masek, zdejmowanie z siebie filtrów, które sami na siebie ponakładaliśmy. Czy to są, nazywamy je filtrami, czy nazywamy to maskami, czy nazywamy to ograniczeniami, czy podświadomymi przekonaniami, to wszystko jest jednym i tym samym. Jedyne, co wstrzymuje nas, bo słuchajcie, wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko jest dostępne już teraz dla nas. Wszystko, cokolwiek jesteście sobie w stanie wyobrazić, to jesteście w stanie to osiągnąć. To powiedział Walt Disney, ale to też mówią najwięksi mistrzowie od samego początku tego wszystkiego. Jeżeli jesteś w stanie sobie cokolwiek wyobrazić, to znaczy, że ty już to powołałeś do życia, że to już jest. Bo gdybyś nie mógł sobie tego wyobrazić, to by tego nie mogłoby to zaistnieć. A skoro jesteś, to już jest powołane do życia. Jedynym twoim zadaniem i tym, co możesz zrobić, żeby to mieć w swoim życiu, bo też nie jest kwestia przyciągania, bo my nic nie przyciągamy, to dostosować się wibracyjnie do tych rzeczy. Bo jak my jesteśmy wibracyjnie, według skali Hawkinsa, o której wam nieraz już mówiliśmy, skala Hawkinsa jest powiedzmy od 1000 do zera, gdzie 200 to jest poziom taki powiedzmy, taki kamień milowy już w naszym rozwoju. No taki, że ale mamy tyle energii, jeżeli jesteśmy na skali poniżej 200, załóżmy na poziomie 100, gdzie tam jest złość, czy tam jest zawiść, czy strach i tak dalej, to nie przyciągniemy do siebie rzeczy z poziomu 400, gdzie to jest radość, 500, czy miłość, bo nie jesteśmy wibracyjnie spójni. My musimy być w tej wibracji, żeby przyciągać te same rzeczy. To jest, wydaje mi się, nawet całkiem logiczne. Więc będąc w wibracji, na przykład 100 widzę, to jest strach, 75 jest żal. Więc załóżmy, jesteśmy na poziomie 100 strachu, to przyciągniemy tylko takie rzeczy, które będą dawały nam jeszcze większe poczucie strachu. Tak działa wszechświat i to on nie jest, że on jest zły, czy on jest taki. On jest. Wszechświat nigdy nie ocenia. On zawsze ci daje to, co ty mu wyślesz. To jest takie uniwersalne lustro, o którym też wiele osób mówi. To, co ty dajesz, to do ciebie wraca, ale bardziej na zasadzie to, jak ty się czujesz i czym emanujesz, jaką energią, jakie wibracje wysyłasz z tego swojego radioodbiornika, takie wibracje też możesz tylko do siebie przyciągnąć i też taki świat wokół siebie tworzysz. Więc udawanie to nic nie zmieni, bo ty dalej będziesz udawała, że jesteś na poziomie, załóżmy 400, ale będziesz czuła się na poziomie 40, a to masz się czuć nawet na poziomie 400, jeżeli wszystko naokoło ciebie pokazuje, że jesteś na poziomie 100, to ty masz się czuć, jak gdybyś była na poziomie 400 i to jest ta prawdziwa zmiana. Bo jak ty będziesz się czuła, jakbyś była na poziomie 400, czyli będziesz się czuła, jakbyś była już tą bogatą osobą, będziesz się zachowywała tak, jak zachowują się bogate osoby, ale to też nie chodzi o to, żebyś nagle zaczęła płacić po 100 zł na piwki wszędzie, na lewo i na prawo, chociaż to może zadziałać też. Ale to nie musi być tak, to chodzi o samopoczucie. Jak ci, co mają pieniądze, niekoniecznie rozdają pieniądze na lewo i na prawo, wręcz nie zawsze. Ale to, co najlepiej działa, najbardziej stymulująco i teraz jakby nie zachęcamy nikogo do tego, aczkolwiek sami to przeżyliśmy, ale to, co najbardziej stymulująco działa właśnie na puszczenie, to jest pozbycie się wszystkich pieniędzy. Tak, że już nic ci nie zostaje. Że jest zero, nul. I nawet nie masz nic w lodówce. I to jest ten moment, kiedy nagle wszystko przestaje mieć znaczenie. Dla wielu. Innymi słowy, niektórzy potrzebują takich doświadczeń, że muszą upaść na samo dno, żeby od tego dna się móc odbić dopiero. Nie ma takiej konieczności, ja nie polecam tego, tej drogi, ale dla niektórych inaczej, że tak powiem, nic innego do nich nie przemówi. Tylko ten stan, kiedy zaryją o to dno, przynajmniej czują tam podpórkę i to jest ten moment, w którym mogą się odbić i iść w górę. Więc takie dna też czasami są dobre, bo z drugiej strony wszystko, co do nas przychodzi, takie może być. To jest zawsze nasza tylko i wyłącznie interpretacja. Dobra. I tak. Poza tym, musicie też wiedzieć, że wszystko to, co teraz widzicie, to jakie wasze życie teraz w danym momencie jest, ze wszystkimi swoimi plusami i minusami, to jest tylko i wyłącznie konsekwencja tego,
co w pewnym momencie swojego życia zadecydowali się, że tak ma być. To jest konsekwencja tego, to jest konsekwencja waszych decyzji, jakich podjęliście i waszych wyborów. I takim dobrym pytaniem na to, czy może pytanie na koniec, czy może na koniec, bo to będzie takie wasze zadanie domowe. A, to damy wam dzisiaj, dobra, to zaraz, to damy wam zadanie domowe. To ja jeszcze, ale... chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, bo pieniądze swoją drogą. Tylko dokończę może o tych wyborach. Aha, dobrze, przepraszam. Bo tu jeszcze zamkniemy ten temat, żeby nie było. Więc wszystko to, co teraz widzicie, jest konsekwencją waszych wcześniejszych wyborów. Być może nawet z dzieciństwa. Podjęliście w dzieciństwie jakieś decyzje, jakieś wybory na podstawie tego, co widzieliście, co niekoniecznie było prawdą, ale wy odebraliście to, że to tak jest, że dzisiaj nawet napisałem taki komentarz do jednego posta na jednej z grup, bo stwierdziłem, że fajnie jest parę rzeczy wytłumaczyć, tak dość dosadnie, żeby też trochę wybić ludzi z pewnej koncepcji, bo my gdzieś brniemy w pewne rzeczy i nie zastanawiamy się, skąd to się wzięło, tylko po prostu brniemy w to klapki na oczy i czasami tak trzeba kogoś złapać i stamtąd wyciągnąć, postawić obok i pozwolić mu wybrać, czy ma dalej, czy on chce dalej tam iść, czy może jednak chce zawrócić i iść w drugą stronę. Bo te umowy, które zawarliśmy, to powiedzmy, to jest ta podświadomość, która nami steruje, te 90% naszego życia, które ta podświadomość, ponad 90%, w tych obszarach ta podświadomość nami steruje nieświadomie. Jeżeli my nieświadomie kreujemy swoje życie, to jest to, co powiedział Young, tak? Czyli jeżeli nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie to kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. Czyli będziesz mówił, to los tak chciał, to był przypadek, to albo szczęście mnie spotkało, albo nieszczęście. A ty musisz wziąć odpowiedzialność za to swoje życie, za wszystkie swoje wybory, a nie żeby podświadomość, która żeby ona dyktowała. Bo co ty mogłeś zrobić? Podświadomość jakie ma zadanie? Podświadomość jedyne jakie jej zadanie, to ma nas chronić. I ona robi wszystko tak, żeby nam było jak najlepiej. Ale ona ma za mało informacji, bo ona ma takie informacje, jakie my też na podstawie naszego doświadczenia pozbieraliśmy. Czyli widzieliśmy na przykład w dzieciństwie, że... Ja mam dobry przykład. Mama bije, a potem mówi, że kocha. Albo tata bije, a potem mówi, że kocha. Albo tata kocha, a potem na przykład odchodzi i go nie ma. I my mówimy wtedy sobie, aha, czyli to jest miłość, czyli miłość musi boleć. Ja, albo jak znaczy, że jak kogoś kocham, to on znaczy, że on zaraz odejdzie. Więc blokujemy się przed tą miłością, bo uważamy, że i podświadomość ma zakodowane, że miłość to jest strata, miłość to jest ból i miłość jest coś nieprzyjemnego. Więc ona będzie robiła wszystko, żeby nas przed tą miłością chronić. I będziemy przyciągali do siebie wspaniałych ludzi, którzy będziemy darzyli niesamowitą miłością i oni nas, ale w pewnym momencie nagle coś się będzie rozpadało i te osoby będą od nas odchodziły i my nie będziemy wiedzieli dlaczego. A to jest wszystko tylko przez to przekonania i przez ten automat, który w nas działa i który chce nas jak najlepiej. Bo podświadomość nie jest, czy ego, jak to nazywamy, czy inne rzeczy, one nie są przeciwko nam. One są, nie wartościują, one idą schematem. One są dla nas, ale jeżeli nieświadomie dajemy im całą władzę, no to wtedy nie może się wydarzyć nic tego, że tak powiem, dobrego. Bo my musimy przejąć, zacząć z nimi po pierwsze współpracować, a po drugie ustalić pewne reguły i żeby one według tych naszych reguł działały, a nie my według ich. Tak i mówiliśmy, bo my tutaj trochę zakopaliśmy się w temacie pieniądza, ale nie tylko o pieniądze chodzi. Jakby inspiracją do tego spotkania było właśnie, dlaczego artyści nie zarabiają, więc poruszyliśmy tutaj kilka tematów, ale to, co często też słyszymy od różnych osób, które przychodzą na warsztaty czy gdzieś tam na sesję, to słyszymy, że ja nie wiem, co robić, bo nie znalazłam jeszcze pracy, która jest moją misją i szukam koniecznie pracy, która będzie moją misją. I teraz tak, w ogóle szukanie pracy, która da ci spełnienie, jest
błędnym myśleniem, jest błędną drogą. Nie masz znaleźć pracy, która da ci spełnienie, tylko ty masz dać spełnienie pracy, którą masz. Masz myśleć na odwrót. To daje radość życia. Jeżeli szukasz pracy, która da ci spełnienie, to nigdy nie znajdziesz. Ja niedawno miałam kilka takich rozmów, gdzie słyszałam, to może ja spróbuję tego, a może spróbuję tego, a może tego. No można próbować. Pytanie, czy jest inny sposób, łatwiejszy? Jest. I zacznę tutaj od jednego pytania, które sobie przygotowaliśmy dla Was na koniec. Jak odkryć to, co robić? To, co robić, żeby móc dać temu swoją radość i móc jako sprzężenie zwrotne dostać radość z powrotem. Zadaj sobie takie jedno pytanie i te pytania, które my Wam zadajemy, traktujcie jak potężne narzędzia. Bo my często właśnie traktujemy tak, a telefon byle jak przedmiot. Ale w każdym takim pytaniu, które gdzieś tam coś porusza w środku, za każdym takim pytaniem dzieje się niesamowita fala. Więc każde pytanie, które sobie zadajecie, traktujcie jak narzędzie, które ma ogromną moc otwierania. Każde pytanie. I traktujcie je bardzo poważnie. Znaczy nie na zasadzie, że teraz przestajecie się uśmiechać i w ogóle zakładacie garnitur, tylko traktujcie je na tyle poważnie, bo ono coś się zmieni w środku. Więc takie pytanie dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie znaleźli spełnienia w pracy zawodowej, to w czym naprawdę jestem dzisiaj dobry? W czym naprawdę jestem dzisiaj dobry? I jak odpowiesz sobie na to pytanie, to może Ci w dalszej kolejności mogą przyjść pewnego rodzaju inspiracje. Więc nie szukaj rzeczy, w których Ty się możesz nauczyć być dobrym, tylko znajdź rzecz, którą dzisiaj jesteś dobry. Dlaczego? Bo oczywiście my też powtarzamy, że każdy ma nieodkryty potencjał, wszystkiego można się nauczyć, każdy może być lekarzem, każdy może być prawnikiem, każdy może być nauczycielem, każdy może być sprzątaczem. Każda ta praca wymaga różnego rodzaju umiejętności, to są różne umiejętności, możesz się nauczyć ich wszystkich. Ale nie każdy chce być lekarzem, nie każdy chce być prawnikiem, nie każdy chce być sprzątaczem. Są ludzie, którzy już są w tym dobrzy i robią niesamowite biznesy wokół tego. Na biznesie sprzątającym można zarobić fantastyczne pieniądze. Na biznesie prawniczym tak samo. Lekarze tak samo. Ale są lekarze, którzy mało zarabiają i są lekarze, którzy są no, majętni, prawda? W każdej profesji, jeżeli jesteś w tym dobry, to tam możesz zbudować biznes. Najważniejsza rzecz, jeszcze jedna. Pieniądze podążają za radością. Tak. Więc wszystko, co robimy z pasją, wszystko, co robimy z ekscytacją, wszystko, co robimy z radością, to powoduje, że pieniądze do nas same przychodzą, bo to jest tak jak z ludźmi. Kiedy jesteśmy weseli, mamy taką tą pozytywną energię, jak to się często mówi, to osoby wokół nas jest zawsze grono ludzi. Ludzie do nas lgną, bo lubią przebywać z nami. Tak samo jest z innymi energiami, tak samo jest z pieniędzmi. Pieniądze lubią być w takich energiach, gdzie jest fajnie, wesoło i przyjemnie. Nie lubią ponuraków, nie lubią osób, które chowają pieniądze na czarną godzinę, bo wtedy ta czarna godzina faktycznie może przyjść. To jest jak Magda często mówi z tą wodą w rurach, że pieniądze lubią, jak jest kurek odkręcony, jak jest ten flow, jak jest przepływ, a nie jak jest on zakręcony i ta woda siedzi, stoi w tych rurach, a potem po chwili zaczyna brzydko pachnieć. Dokładnie. I teraz tak, jeżeli przyznasz przed sobą świadomie, bo ty to wiesz, w czym jesteś dzisiaj dobry, ale jeżeli przyznasz to świadomie, nazwiesz to na głos, to jest ta rzecz, którą już po mistrzowsku potraktowałeś. Bo jeżeli jesteś w czymś dobry, to znaczy, że poświęcałeś temu czas. To znaczy, że łatwo ci to przyszło. To znaczy, że przyjemnie ci się to robiło. I to jest to miejsce. Jeżeli lubisz mówić do ludzi, to być może będziesz coachem, mentorem, nauczycielem. Możesz być, prawda? Jeżeli lubisz nie wiem, siedzieć w przyrodzie. Jeżeli lubisz przyrodę, nie lubisz ludzi, to być może leśnictwo to jest ta branża. Jeżeli lubisz pisać i sobie na przykład piszesz czasami posty na Facebooku, tak, bo ci się nudzi, jak to widziałam ostatnio w niektórych komentarzach, mi się nudzi, to piszę posty,
Więc jeżeli piszesz dużo postów, bo jesteś w tym dobry, to może powinieneś zostać autorem, może copywriterem i tak dalej, i tak dalej. Znajdź rzecz, w której dzisiaj jesteś dobry, a nie której możesz się nauczyć za 2 lata czy za 5. I wokół tego, co dzisiaj, czym dzisiaj jesteś dobry, to znaczy, że to jest, tam jest wysoka wibracja twoja. I pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno. Bo moglibyśmy tutaj wam pół godziny wymieniać osoby, które zaczęły w wieku 50, 60, 70 lat, wystartowały z jakimiś swoimi biznesami i osiągnęły międzynarodowe sukcesy, więc to jest kwestia tylko zmiany przekonań, zmiany podejścia do wszystkiego, inaczej postrzegania tej całej rzeczywistości, zrozumienia, czym to tak naprawdę jest, a czym nie jest. Tak. Znamy muzyka, który w wieku 50 paru lat stwierdził, że znaczy dzisiaj jest muzykiem, ale był prawnikiem, że po prostu dosyć ma spraw sądowych, że to w ogóle jest zawód, który mu ojciec wybrał i on tego nie chce. I dzisiaj gra na gitarze i jest świetny w tym, co robi. Wcześniej był dobrym prawnikiem, ale teraz jest świetnym muzykiem. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo wrócił do swojego, do tego, w czym jest naprawdę dobry. I teraz tak, ja na przykład odkryłam ostatnio swój talent do robienia stron internetowych, ale wcale nie znaczy, że teraz będę robić strony internetowe. Ja to robię tak o sobie, jako odskocznie, bo lubię, nie? Ale nie jestem mistrzem w stronach internetowych, ja je tylko lubię robić. To, w czym jestem dobra, to są inne rzeczy i ja robię zawodowo. Więc tak samo, znajdź ten element, jeden element, w którym jesteś naprawdę dzisiaj dobry. Który też daje ci, robienie tego daje ci radość, daje ci to poczucie, że to jest to, co chcesz robić i lubisz przede wszystkim to robić. I teraz tak, biznes można zrobić ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Z każdej rzeczy. Ostatnio też poznaję osoby, które mają takie firmy, o których ja nawet bym nie pomyślała, że mogą istnieć, że to jest potrzebne ludziom. Okazuje się, że wszystko co ty wymyślisz, na to jest popyt. I teraz ludzie przyjdą do twojej energii, do tego jak ty ich traktujesz, do tego jak traktujesz swój produkt, do tego jak traktujesz swoją firmę, do tego przychodzą ludzie. I tak samo właśnie z artystami. Nie? Czyli tak naprawdę nie ma znaczenia, czym się zajmujesz i co robisz. Bo ostatecznie nawet możesz nic nie robić. Tak. Ostatecznie możesz nic nie robić, ale jeżeli będziesz miał taki koncept siebie, że przez to nic nie robienie ty zarabiasz najwięcej, to w jakiś sposób te pieniądze cię znajdą. Tylko ty masz się nie zastanawiać nad tym jak. Bo jak my myślimy, zaczynamy myśleć na jak, to się nie wydarzy. Bo zaczynamy operować tylko, zaczynamy operować poprzez umysł, i poprzez te informacje, które umysł zebrał do tej pory, a to jest bardzo ograniczona baza, to tak jakbyśmy mieli encyklopedię, cały ten, kojarzycie ten encyklopedię PWN w każdym domu, 12 tomów, takie chyba zielone były. I to jest powiedzmy cały zasób wiedzy, a my mamy jedną kartkę tylko i to jest ten nasz umysł, jest ta jedna kartka z tego całego, z tych tysięcy stron. I mówimy, kurczę, ale to jest na podstawie tej jednej kartki będę teraz zawiadywał całym swoim życiem. A to, co jest w tych, nie, tam to jest nieistotne, to nie jest ważne. Ja mam tą jedną kartkę i tu jest wszystko. Ja w obrębie tej kartki będę teraz działał. I to jest działanie poprzez logiczny umysł. Kiedy wszystkie inne możliwości są dostępne. Aczkolwiek nie naszym zadaniem jest wiedzieć, jak rzeczy mają się dziać. Naszym zadaniem jest to, żebyśmy wiedzieli, że coś da się zrobić, że coś jest możliwe, a to już samo zacznie się układać. Tylko do tego trzeba mieć przede wszystkim akceptację dla rzeczy, które do nas przychodzą i pozwolenie, by się działy tak, jak się mają zadziać. Bo my nigdy nie wiemy, jak dana sytuacja, która do nas przychodzi, która może się w dany moment wydawać negatywna albo nie tak, jak sobie założyliśmy, a prawdopodobnie to jest ta najkrótsza droga, która nas doprowadzi do tego upragnionego celu. Aczkolwiek ta jedna kartka, na której się opieramy, ona mówi, ale to powinno być inaczej. To nie powinno być tak. Ja wam podam też jeden taki przykład z mojego bardzo bliskiego, prywatnego życia. On nie dotyczy mnie, ale osoby mi bliskiej. Więc osoba, którą dobrze znam, która właśnie nie odpowiedziała sobie jeszcze na to pytanie, w czym naprawdę jestem dobra, podjęła w pewnym momencie decyzję, tak się umówiła ze wszechświatem, że zostanie teraz dyrektorem. Zostanie dyrektorem w firmie biznesowej. A ma duszę artysty, tak w ogóle. Ale zostanie dyrektorem firmy. Pozdrawiam w ogóle serdecznie.
Nie mówię imienia, ale będziesz wiedzieć, o kim mówię. Ja na nią patrzę i widzę niesamowitą kreatywność, niesamowite umiejętności, niesamowity kunszt artystyczny, a ona się uparła, że będzie dyrektorem w firmie biznesowej. I słuchajcie, jak to się kończy? Jedna praca w firmie właśnie takiej biznesowej, same projekty, intensywnie. Ona pracuje po 16 godzin dziennie, wkurzona niesamowicie, zła, wyczerpana. Mówi, muszę zmienić firmę, tutaj się nie da pracować. Zmieniła na drugą, to samo. Zmieniła na trzecią, to samo. Zmieniła na czwartą, zgadnijcie jaki scenariusz, to samo. Dlaczego? Wszechświat jej w ogóle nie pozwala robić tej roboty. Mówi, dziewczyno, zajmij się tym, czym jesteś naprawdę dobra. Jesteś dobrym dyrektorem, ale jesteś w czymś innym lepsza. I dlatego w robocie siedzi tak dużo, ciągle dostaje największe brudy do posprzątania, jest niesamowicie sfrustrowana i wyczerpana i cały czas mówi, ja im wszystkim udowodnię, że jestem najlepsza w biznesie. No, ale musi się strasznie namachać. To tak jak kiedyś wam pokazywaliśmy schody ruchome, kiedy idziesz pod prąd na schodach ruchomych, dojdziesz, ale jakim wysiłkiem? A można by zrobić biznes artystyczny, przelać wszystko na swoich klientów, przelać na produkty. Jak już masz doświadczenie biznesowe, to już w ogóle to jest sprawa prosta, bo wiesz, na jakie statystyki patrzeć, za co płacić, a za co nie płacić, więc to już jest dużo prościej. I rozwijać to. No ale jak ktoś się uprze i robi wbrew swojej naturze, no to trochę są te schody ruchome pod prąd. Okay. Więc pytanie pierwsze, dla was do odpowiedzenia sobie dzisiaj, w czym naprawdę jestem dobry? W czym naprawdę jestem dobry? Co sądzicie o książce Josepha Murphy'ego Potęga Podświadomości? Czytać. Można czytać, to jest podstawowa tak naprawdę wiedza, taka nie ma tam nic. Znaczy dla wielu może tam być, jak ktoś się jeszcze w tym czasie nie spotkał, to może być odkrywcze. Ja co prawda czytałem gdzieś tam, przejrzałem parę stron, i stwierdziłem, że na tym etapie nie jest mi już to potrzebne, ale na pewno jest to znana pozycja, taki klasyk można powiedzieć, więc myślę, że można przeczytać, aczkolwiek sami wy, jak poszukacie u siebie odpowiedzi, to znajdziecie dużo lepsze niż Joseph Murphy, bo to jednak książka już parę lat ma. Co prawda zasady są uniwersalne, ale czasy się zmieniają i pewne rzeczy można robić już teraz dużo szybciej niż te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Dobra, teraz może ta część bardziej rozrywkowa, może o tych piosenkach powiemy, o których wspomnieliśmy na początku. Okay. A na koniec damy wam te pytania, żebyście sobie z nimi zostali. Włączcie sobie pioseneczki i będzie fajnie. Tak, to słuchajcie, kilka takich piosenek, które są w wysokich wibracjach, bo jak włączycie dzisiejsze radio, to tam piosenki to są poniżej 200, co niektóre mają 200 plus, ale tak bliżej 200 tych wibracji. No najwięcej jest, wiecie, których? Tych niskowibracyjnych, tych takich melancholijnych, każdy... Znaczy teraz tak, słowa jakby nie mają znaczenia, jak się okazuje, bo niektóre teksty piosenek, które nam się wydawały na początku takie melancholijne, okazało się, że mają wibrację taką wystrzeloną w kosmos. Aczkolwiek większość tych popkulturowych, popowych piosenek jest poniżej 200 po prostu, czyli nam wysysa energię. Nie daje nam energii, tylko nas wysysa trochę. Paweł tutaj stara się jeszcze wam pokazać skalę Hawkinsa. Spróbuję to zrobić, może się uda. Czyli tak, 200 to jest poziom neutralny, kiedy mamy tyle energii, ile wytracamy. Poniżej 200 to jest niedobór energetyczny, nieprzyjemne emocje, nic się nie udaje, chorujemy i to jest jak klęczenie na grochu. Powyżej 200, no to już zaczynamy latać, jest fajnie, przychodzi zdrowie, pieniądze, miłość i tak dalej. Czyli zaczyna nam się to budować, bo mamy większą świadomość, więcej energii, ciało więcej chce, umysł więcej rozumie. No i szukaliśmy właśnie takich piosenek, które będą miały wysoką wibrację, czyli dużo powyżej 200, żeby mogły dodać zastrzyk energetyczny. Okay. To tak, pierwsza piosenka, którą ja bardzo lubię osobiście i ja ją sobie puszczam czasami, jak tak potrzebuję otworzyć czakrę serca, to jest Somewhere Over the Rainbow.
Kojarzycie? Taki pan gra na ukulele, taki Hawajczyk gra na ukulele, na plaży siedzi i śpiewa tak, no tak trochę, tak, tak melancholijnie trochę. Tak. Somewhere over the rainbow. Więc to jest pierwsza i ona ma średni poziom wibracji 550, aczkolwiek tam się wibracja zmienia, w zależności od tego, jaką wersję piosenki sobie włączycie, bo jak jest wersja piosenki z takim teledyskiem, gdzie się rozsypuje prochy w oceanie, tam w pewnym momencie znaczy jest pokazane, jak ludzie wiwatują, jak się cieszą i dzięki temu wiwatowi ta energia wzrasta do ponad 600 w tym momencie. Poza tym wiwatem mamy średnią powyżej 500, czyli średnia całej piosenki to jest około 550. No ale ten moment właśnie wtedy, kiedy wszyscy się radują, to wzrasta nam ponad 600. 500 to jest poziom miłości, 600 to jest poziom wewnętrznego spokoju. Pokoju to jest taki poziom po prostu abstrakcyjny, kiedy już prawie nic nie jest ważne na świecie. To piosenka numer jeden. Także posłuchajcie sobie dzisiaj wieczorem. Piosenka numer dwa, to jest ta ulubiona Pawła. To na koniec. Na koniec? A, okej. Okay. Dobra. Druga piosenka, bo szukaliśmy jakiejś takiej wysokowibracyjnej polskiej, to jest, słuchajcie, Marek Grechuta, Wiosna. Kojarzycie? To wiosna, 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 ach to ty. No, więc też taka nie jest jakaś bardzo energetyczna, nie jest bardzo pobudzona, ale ma wysoką wibrację. Co na tę wibrację zawsze wpływa? Po pierwsze muzyka, czyli wibracja muzyki, jaka jest skomponowana do piosenki, słowa, układ tych słów, ale przede wszystkim też intencja autora, intencja wykonawcy potem, nie? Bo tekst jest tworzony z intencją przez kogoś i tekst jest wykonywany z intencją przez kogoś i suma tego wszystkiego tworzy nam taką piękną kombinację, czyli u Marka Grechuty Wiosna jest powyżej 500, około 500, między 540 a 560 mamy tutaj wibracje. Potem szukaliśmy jeszcze jakichś piosenek dla dzieci, które miałyby wysoką częstotliwość. Z dzieciństwa. I znaleźliśmy dwie, które są z Akademii Pana Kleksa. Jedna to, znaczy znaleźliśmy, no bo my sobie puszczaliśmy piosenki na YouTube i sprawdzaliśmy po prostu, tak to się odbywało, ten proces. Więc jedna to z Pamiętnika Młodego Zielarza, a druga to Kaczka Dziwaczka. Więc spokojnie można je dzieciom puszczać, one mają około 450 poziom wibracji, więc też bardzo wysoki. O, mamy ekstra. Więc tak jak sobie patrzycie tutaj na skali, 450 to jest poziom rozumu, ale ten rozum trzeba zawsze przejść przed miłością. Nie da się, znaczy da się, ale to jest trudne. W naturalnej drodze ewolucji przez ten rozum musimy przejść. Freud się zatrzymał na poziomie 400, Jung poszedł dalej, powyżej 500. To tak a propos psychologii. Dobra, więc to piosenki dla dzieci, także Akademię Pana Kleksa spokojnie możecie puszczać swoim pociechom. No, a na koniec, ja dzisiaj ją właśnie słyszałem kilka razy, na pewno też słyszeliście nie raz, ale to jest Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. I taka smutna niby, bo Time to Say Goodbye. Polecam sobie ją włączyć i ją poczuć, bo jest naprawdę bardzo mocna. Szczególnie może być... Jest taka wersja, którą on tak, wykonuje. On w różnych wersjach jest różny odbiór. Dobra, on wykonuje tę piosenkę z Sarą Brightman. Ta pani ma taki głos, że aż ciarki przechodzą po plecach. I ta jej wibracja jeszcze dodaje więcej do skali. Więc Bocelli już jest w ogóle wysoko, ale razem z tą panią jeszcze podwyższają wibracje samego tekstu i samej melodii. Że to jest niesamowite. Bo tak. Słuchaliśmy kilku wersji w ogóle tej piosenki i ta ostatnia właśnie, którą on wykonuje z panią Serą, ma, ile ona ma? 510. 510. Także też poziom miłości. Słuchajcie, dla porównania na przykład piosenka Dawida Podsiadło, Nie ma fal. Super też, prawda? Piękna. W ogóle całe Podsiadło jest nisko, no, tak w ogóle. Zgadnijcie. Dawid Podsiadło, Nie ma fal, jaki to jest poziom. 510 jest Bocelli, Grechuta 560, Somewhere Over the Rainbow jest 550, Pan Kleks jest 450. Jak myślicie, piosenka Nie ma fal Dawida Podsiadły? Znana bardzo i taka całkiem przyjemna. Ja sam lubiłem ją. Ja też ją śpiewałam czasem.
A piosenka Dawida, nie będę was pozostawiał w niepewności. Uwaga, werble ma 60. I słuchajcie, i to jest tak, że jeżeli artysta tworzy jakiś utwór na danym poziomie, to większość jego utworów taka właśnie będzie. Nie. Bo to nie jest tak, że ktoś stworzy... Żaneta dobrze pisała, nie ma fal, to chyba ze 40 był załamany, jak ją pisał. No tak jest, bo to też stan autora determinuje ten efekt końcowy. Aczkolwiek też sam sposób śpiewania, bo gdyby on w tym momencie się zmienił i zaczął inaczej śpiewać, ona miałaby inną wibrację, ale śpiewając ją, on wraca. To jest też, zobaczcie, jaki to jest ciekawy konstrukt dla was, jakie to może być pouczające. On w tym momencie opowiada swoją starą historię, śpiewając tą piosenkę i wraca do niej. I wracając do niej, automatycznie ląduje w tej wibracji 60 ponownie. Tak jak wy za każdym razem, gdy wracacie do swoich starych historii i mówicie, że coś potraficie, albo że coś nie potraficie, znaczy, coś nie potraficie, że coś źle zrobiliście, cofacie się do przyszłości i patrzycie, co mogliście zmienić, czego nie zrobiliście, jak wam jest niedobrze, jak macie ciężkie życie, to właśnie jest to cofanie się do tej skali wibracyjnej bardzo niskiej i mimo, że jesteście już wysoko, to się cofacie na ten moment. I wszechświat będzie wam zawsze prezentował to, z czym w danym momencie rezonujecie. To jest fajny też przykład na temat, na podstawie tych piosenek. A propos akurat samego autora, bo ktoś tam rzucił jakiś inny tytuł tej inny tytuł tego samego autora. Ten tytuł napisany w komentarzu jest poniżej 200 też. I tak to jest z autorami, że oni nie skaczą, nie piszą jednej piosenki na poziomie 40, a kolejnej na poziomie 500. Każdy ma swoje gniazdko, więc jeżeli jedna piosenka jest poniżej poziomu 200, to macie jak w banku, że 99% sztuki tego autora też tam jest. Bo Marley, z tego co kojarzę, to tam patrzyliśmy jeden chyba z utworów, to tam było powyżej 400. Już nie pamiętam, bo my dużo przelecieliśmy, no, tak ale nie wszystkie na szybko zapisaliśmy. To robiliśmy. I oczywiście, słuchajcie, cała muzyka klasyczna, warto słuchać, ona ma wysoką wibrację i tyle. Słuchajcie, ja dzisiaj stwierdziłam, że każdy dzień, mój dzień jest jak moje urodziny. Bo tak siedzieliśmy sobie przy obiedzie, jedliśmy ravioli moje ukochane i ja miałam te kwiaty i tak siedzę i sobie myślę, ja każdy dzień tak spędzam. I to było takie niesamowite. I tego wam życzę, żebyście spędzali każdy dzień jak swoje urodziny, żeby było po prostu świetnie od samego rana do samej nocy. Fantastyczna perspektywa budzić się co rano ze świadomością, że to jest nasz nowy dzień, bo każdy nowy dzień jest tak naprawdę nowym początkiem czegoś i możemy w tym dniu zmienić wszystko. Możemy zapomnieć o tym całym bagażu, który ze sobą nosimy i możemy wybrać po prostu inaczej, bo my jednak wstajemy i wchodzimy ciągle w te same buty. I robimy to samo, i mamy te swoje nawyki, lub ich nie mamy, chodzimy do pracy, którą lubimy lub nie, jesteśmy bardziej lub mniej szczęśliwi, jesteśmy bardziej podatni na sytuacje zewnętrzne lub mniej, ale ciągle gdzieś w tych schematach danych się cały czas gdzieś jesteśmy w nich, w tych szynach. Więc spróbujcie taki jeden dzień sobie zrobić i zrobić coś inaczej w dany dzień. Coś całkiem takiego out of the box, czyli coś takiego całkiem niestandardowego. Bo pamiętajcie, każdy kolejny wasz dzień to jest wasz nowy dzień. To jakby za każdym razem rano rodzicie się na nowo. I tylko do was zależy i od was zależy, jak ten wasz dzień będzie wyglądał. I jeszcze kochani, jeszcze taką jedną rzecz, bo tutaj ktoś napisał, Żanetka napisała, że kocha ten utwór, mimo że jest melancholijny. Ja też mam kilka takich utworów, które lubię, ale zauważyłam, że i im bardziej podnoszę swoją wibrację rano, to potem w ciągu dnia nawet nie myślę o tym, żeby wejść w jakąś piosenkę. Czyli nawet jak ją słyszę w radiu, to nie robi już na mnie takiego wrażenia. I wiecie, dlaczego Podsiadło jest tak popularny w Polsce? Nie tylko dlatego, że ma dobre teksty, bo ma świetne teksty. Nie tylko dlatego, że ta muzyka jest taka rytmiczna i po prostu jest dobrze skonstruowane, skomponowane i on się temu oddaje, bo widać, że tam jest pasja. Ale dlatego, że prawie cała Polska rezonuje z tym. My jesteśmy na tych wibracjach, znaczy w sensie większość ludzi w Polsce jest na tych wibracjach. I dlatego to tak się niesie. A my nawet jeżeli już nie jesteśmy na tej wibracji, to siedzimy często w tych polach energetycznych i czasami też tam schodzimy i ulegamy temu. I dlatego ci autorzy są tak popularni. Albo na przykład kwiat jabłoni teraz nie jest taki modny.
Mówię, a wejdę, zobaczę. Ktoś pytał chyba o ten kwiat jabłoni tutaj przed chwilą. Tak? Tak mi się wydaje. No to i tak nawet całkiem nieźle. Tak? Da się. Można słuchać. Nic inwazyjnego. Aczkolwiek pamiętajcie, że ostatecznie to nie ma znaczenia, czy piosenka jest wysokowibracyjna, czy niskowibracyjna, bo my wszyscy jesteśmy ponad tym. I to są takie ciekawostki, to są takie ciekawostki po prostu, z które można korzystać, ale nie trzeba, bo my mamy możliwość zmiany każdej wibracji i przetransformowania każdej wibracji. Najgorszej w najlepszą i najlepszej w najgorszą. Tak. I to jest ta prawdziwa transmutacja i o tym my często i głównie o tym staramy się mówić też na naszych warsztatach, że to my ostatecznie determinujemy wszystko, tą całą naszą rzeczywistość. Rzeczywistość w cudzysłowie. No bo tak. Tylko od nas zależy to, jak to wszystko będzie koniec końców wyglądało. Dobra, i tak jeszcze krótkie takie podsumowanie, bo tutaj Żanetka napisała, że zna Dawida i że to bardzo dobry człowiek. I to widać, że on kocha swoich artystów, że wierzy w swoje utwory, że jest skromny, oddaje się temu, co robi. To, co mówiłam wam właśnie o tych moich znajomych artystach, którzy są bardzo popularni i mają zamówienia, że traktują to jako takie sakrum, nie? I są oddani niesamowicie. I to widać u niego. Ale to jest suma składników, patrzcie. Bo to jest tak, konstrukt podświadomości to jest ta umiejętność bycia przedsiębiorcą, czyli patrzymy na produkt, na klienta i na swój cash flow, zarządzamy tymi energiami. Klient, produkt, różne energie, ale też połączenie się wibracyjne. To, co my często mówimy, ja przepraszam, że to powiem, ale to jest absolutnie nie chwalenie się, to, że pracujemy na warsztatach z ludźmi, którzy mają niesamowicie wysoki poziom wibracji, co aż nas zaskakuje, że taka grupa jest w stanie się zebrać. No i tak po prostu no jakoś się przyciągamy nawzajem, po prostu. I pamiętajcie, że jeżeli ktoś jest... Więc trafiamy na swoich. Jest, załóżmy, na tym niskim poziomie wibracji, to nie znaczy, że to jest zła osoba. Bo tu pisze Żaneta, że zawsze kochał ludzi. To nie, jak ktoś jest nisko w wibracjach, to nie znaczy, że jest zły, on nie może kochać, tylko on wszystkich nienawidzi, jest zły. Nie, to nic z tych rzeczy. Tak nie można tutaj kategoryzować, tym bardziej, że te poziomy świadomości to też jest wszystko umowne, musicie pamiętać. To jest na teraz. Za chwilę może być ten poziom całkiem inny danej osoby. To może być przeskok kwantowy i może z 60 być za chwilę 600, bo ostatecznie to my już, to co wam powiedziałem, wy już jesteście wszędzie, w każdej z możliwych z tych wibracji. I tylko od was, od waszego poczucia jest, od waszego poczucia zależy, w której wy się w danym momencie znajdziecie. Bo już nawet jesteście na 1000. Tylko wy przez to, że zdecydowaliście i wybraliście, że tam nie jesteście, to jesteście tu, gdzie tutaj. To jest przez tą jedną decyzję, którą podjęliście w swoim życiu nieświadomie, albo chociażby przez sam fakt zejścia tutaj i nałożenia na siebie pewnych ograniczeń, przez ten sam fakt nie czujecie tego, że jesteście już na 1000, na 800, na ile tam chcecie, ale musicie wiedzieć, że wy już tam jesteście i tylko wystarczy, żeby te filtry z siebie pozdejmować, dotrzeć do tej swojej esencji tego, kim naprawdę się jest i odkryć te wszystkie odpowiedzi, które są w nas i to załatwia całą sprawę. Tylko to jest łatwe, albo... Jest proste, ale nie jest łatwe. To jest proste, ale nie jest łatwe. Tak, słuchajcie, jest proste dlatego, że jesteśmy tego świadomi, ale nie jest łatwe, bo często nie mamy do tego narzędzi. A żeby coś było i proste, i łatwe, trzeba mieć i świadomość, i narzędzia. No i tak jest we wszystkim. Tak jak to mi zawsze w Tai Chi mówili. Tai Chi jest proste, ale nie jest łatwe. Każdy może zrobić Tai Chi, ale nie każdy wie jak. No. I tak jest i z biznesem. Mówiąc biznes, my mamy na myśli też karierę zawodową, ale też własną firmę. Więc wszystko generalnie, co jest związane z sukcesem w pracy, z biznesem, w zawodzie, to jest składowa wielu elementów. Mniej więcej część z nich dzisiaj omówiliśmy. Dobra, kochani, godzina 20, to już jest przegięcie. Wy na pewno musicie iść spać, bo przecież musicie rano wstać do pracy. Kto ją ma, a kto nie ma, ten szczęśliwy i może się wyspać dłużej. Ale nie będziemy was trzymać, damy wam jeszcze pracę domową, dostaniecie dwa pytania, na które odpowiedzcie sobie teraz najlepiej. Tak, przed pójściem spać. A potem sobie włączcie jedną z tych 5 piosenek, one są dobre.
Mykaczkę dziwaczkę często o, słuchamy. A za w tydzień domu, na webinarze na powiemy o jednej piosence, która ma właściwości piosence, nie jest piosenka, ale o utworze, który ma właściwości uzdrawiające i zmierzyliśmy dzisiaj jego poziom. Zobaczymy, tak z ciekawości, ile tam było? 800. 800 chyba. Mówię, no, są takie wariaty, które mają takie i ja już z wielu źródeł słyszałem, że ten utwór ma właściwości uzdrawiające, ale to zostawimy na później. Dobra, a pytania teraz dla Was? Najważniejsze dwa pytania dla Was. Tak. Zaczynam od tego, które się pojawiło, czyli w czym naprawdę jestem dzisiaj dobry? To będą trzy w takim razie. Ale nie dobry, tylko naprawdę dobry. Zapiszcie sobie, w czym naprawdę jestem dobry. Pierwsze pytanie. Drugie. Na co sobie w życiu nie pozwalam? To jest bardzo ważne pytanie. Na co sobie w życiu nie pozwalam? Bo to, że czegoś nie macie, a chcecie, to tylko dlatego, że nie pozwalacie sobie tego otrzymać. Więc na co sobie w życiu nie pozwalam? I kontynuacja tego pytania jest, na co sobie w życiu nie pozwalam, a gdybym sobie na to pozwolił, to zmieniłoby wszystko. Lub ewentualnie, czego nie pozwalam sobie otrzymać, a gdybym to otrzymał, to zmieniłoby wszystko w moim życiu. No, i to dla Was pytania.